Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Wracamy z kolejnym tematem na naszej antenie. Wracamy również z naszymi i państwa gośćmi, którymi są pan poseł Robert Kwiatkowski, Lewica, były prezes Telewizji Polskiej. Panie pośle, kłaniam się, witam serdecznie, witam ponownie. I pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, dzień dobry również. Dzień dobry, i również witam jeszcze raz. Ponownie witam. Panowie, najpierw przedstawię sprawę, przedstawię temat, o którym będziemy rozmawiali. Sąd rejonowy w Płocku zdecydował w sprawie trzech aktywistek oskarżonych w procesie o obrazę uczuć religijnych. Sprawa dotyczy rozlepiania w 2019 roku wokół kościoła świętego Dominika w Płocku nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi Dzieciątka otoczone były aureolami w barwach tęczy. Nalepki te pojawiły się wówczas między innymi na koszu na śmieci i na przenośnej toalecie. Kobiety zostały uniewinnione. Taki zapadł wyrok. Zanim zapytam o ocenę tego wyroku, jak panowie patrzą na tę sprawę, to zacytuję tutaj dwóch panów, dwóch polityków. Z jednej strony europoseł Lewicy Robert Biedroń, który mówi w ten sposób: wystarczy już tych fanatyków religijnych w naszym kraju w 2021 roku, którzy każdego, kto nie jest po ich myśli, chcieliby wsadzić do więzienia, przeczołgać po sądach. Inna Polska jest możliwa. Tak mówił w Faktach po Faktach. Natomiast w kropce nad i lider Kukiz 15 Paweł Kukiz mówi w ten sposób: sprawy tęczy to naprawdę są dla mnie sprawy drugoplanowe. Jak pan poseł Norbert Kaczmarczyk ocenia ten wyrok sądu w kontekście również tych politycznych wypowiedzi? Jeżeli chodzi o obrazę uczuć religijnych, to na pewno jest to precedens, który może spowodować rozochocenie środowisk lewicowych, które tworzą tego typu obrazki, do tego, by robić to dalej, bo skoro w żaden sposób sąd nie odnosi się do tego, że to obraża uczucia religijne wielu milionów katolików, no to co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Ja uważam, że to niestety wpłynie na rozochocenie się tych środowisk i dalej będą obrażać uczucie religijne katolików w ten sposób. Ja jestem przeciwny tego typu praktykom. Rozumiem polityków, którzy mówią, że to jest sprawa mała z punktu widzenia ważności państwa polskiego i całej polityki. Natomiast jest to wielka sprawa, jeżeli chodzi o polską wiarę, jeżeli chodzi o uczucia religijne katolików i również to, w jaki sposób katolicy nie bronią swojej wiary, jeżeli chodzi o chociażby instytucje, jeżeli chodzi o zdanie podejmowane przez innych polityków. Proszę zobaczyć, że islam tak wrażliwy już nie jest i tak ochoczo te środowiska nie atakują islamu, bo jednak się go boją, bo wiedzą, że jest kategoryczny, że sprzeciwia się tego typu praktykom i broni swojej wiary. Katolicyzm to nie islam, natomiast chcielibyśmy szacunku. Ja jako katolik chciałbym szacunku do Matki Boskiej, chciałbym szacunku do wiary, tak jak ja szanuję środowiska, które, nie wiem, są o innej orientacji seksualnej. Nie wnikam w to, nie chcę w żaden sposób oceniać tych środowisk, natomiast chciałbym, żeby również z butami nie wchodzono w moją wiarę i nie szkalowano Matki Boskiej. A jak pan Robert Kwiatkowski, pan poseł Robert Kwiatkowski patrzy na wyrok tego sądu i całą tą sprawę, bo trzeba ją na pewno też w pewnym kontekście społeczno-politycznym umieścić? No wie pan, panie pośle, z całym szacunkiem, to nie jest pańska wiara w tym sensie, że to nie jest pańska własność. To jest wiara, którą w Polsce wyznają miliony ludzi, w tym także bardzo wiele osób nieheteronormatywnych, to znaczy homoseksualistów. Dla nich także wizerunek Matki Boskiej jest ważny i bynajmniej, to zresztą budzi moje największe zdumienie w tej sprawie, tęcza, która dla tych ludzi LGBT jest także ważnym i cennym symbolem, no nie jest w stanie w ich intencji obrazić Matki Boskiej. Mamy obydwa te wizerunki, obydwa te symbole i Matki z jednej strony i tęczowy, no to nie jest w żaden sposób obraza, ponieważ... Panie pośle, ale biorąc pod uwagę właśnie ten kontekst, ja się tutaj zgadzam ze słowami pana posła, że no osoby, które są homoseksualne, które mają swój symbol, które się z nim utożsamiają, ale również wierzą, są chrześcijanami, chrześcijankami, no to mogą sobie tutaj te rzeczy łączyć, to ich nie obraża w żaden sposób, ale kiedy umieścimy tą sprawę już w kontekście właśnie tego sporu ideologicznego, głównie ideologicznego, który ma miejsce w Polsce, to myślę, panie pośle, że tutaj już tego typu działania no mogą wywoływać właśnie pewne oburzenie ze strony niektórych osób, które też wierzą, i mogą wywoływać to, że one poczują się obrażone takim działaniem.
No to rozmawiajmy na ten temat, a nie ciągajmy się po sądach, no bo wie pan, na dobrą sprawę na ławie oskarżonych powinien usiąść ten ksiądz, który wyzywał ludzi o innej seksualnej i to żąda ich leczenia i tak dalej, i tak dalej. No to są obraźliwe zachowania i obraźliwe działania. Jeśli ktoś dokonuje połączenia tych dwóch symboli, to naprawdę no nie warto przynajmniej na początek doszukiwać się jakichś złośliwości czy złych intencji. I tak też wyrokował sąd pierwszej instancji. Tak, no to ja może tutaj zacytuję. Oskarżenie nie wykazało w żaden sposób, że działania oskarżonych były intencjonalnie ukierunkowane na obrazę uczuć religijnych katolików, ani by zamiarem działań było znieważenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. No tak mówiła w uzasadnieniu właśnie pani Agnieszka Warchoł, sędzia Sądu Rejonowego w Płocku. Sąd uznał, że celem aktywistek było wsparcie dla osób LGBT i ochrona osób dyskryminowanych z powodu orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. Panie pośle, do pana posła Norberta Kaczmarczyka się... Jeszcze jedno zdanie, jeśli tak, można. Tak. Proszę. Wie pan, moje oburzenie także budzi ta metoda. To znaczy, ja rozumiem, że ksiądz proboszcz, oskarżyciel posiłkowy w tej sprawie może mieć radykalnie inne zdanie o aktywistek, ale może warto porozmawiać, zamiast ciągać ludzi po sądach. No cóż to są za metody? Wykorzystywanie państwa i autorytetu państwa do tego, żeby udowodnić, że racja jest po stronie księdza. No tak się po prostu nie godzi. Jest to trochę sprzeczne. Na to pan poseł Norbert Kaczmarczyk. Raz na to uzasadnienie, dwa na słowa pana posła Roberta Kwiatkowskiego. Lepiej rozmawiać niż ciągać się po sądach? Panie redaktorze, rozmowa jest bardzo istotna, natomiast ja jestem kibicem, jeżeli chodzi o wielkie kluby piłkarskie, jestem kibicem Realu Madryt i nie rysuję Matki Boskiej w szaliku królewskich, nie rysuję Matki Boskiej z aureolą herbu Realu Madryt i nie buduję jakiejś takiej narracji, gdzie wesołej twórczości, która by powodowała naruszenie tych świętych symboli. Ja oczywiście rozumiem to tłumaczenie, że to w żaden sposób nie powinno wpływać, że to jest wesołe, piękne i tak dalej. To jest świetna, wesoła twórczość. Natomiast ja jako katolik nie pokuszę się na połączenie symboli świętych z symbolami świeckimi, żeby budować jakąś swoją narrację. Nawet jeżeli by to, co pan poseł mówi, nie miało nic wspólnego z ideologią, z walką z ucieśnionymi, nieheteronormatywnymi osobami. No ja tutaj w to nie wierzę. No ja widzę tutaj delikatną taką walkę polityczną, która jest niepotrzebna, bo proszę zauważyć, że ja w żaden sposób podczas tej rozmowy nie odnoszę się negatywnie do tych osób, tylko tak jak ja nie rysuję Matki Boskiej w szaliku Realu Madryt, tak nie chcę, żeby osoby nieheteronormatywne rysowały Matkę Boską w tęczy. I to nie panie pośle, ja tutaj dodam, że podobno... Panie pośle, na moment tylko wejdę w słowo. Podobno te nalepki były odpowiedzią na materiały homofobiczne kolportowane w Płocku. No to pokazuje to właśnie tą walkę i Matka Boska walczy po dwóch stronach barykady i z jednej strony jest Matka Boska tęczowa i obraza uczuć religijnych katolików, a z drugiej strony jest grupa, która jakby szykanuje osoby nieheteronormatywne. Powinniśmy z tego wyjść, powinniśmy się oczyścić z tego typu zachowań i nie używać symboli świętych do walki politycznej, tym bardziej, że ja tak jak tutaj podczas całej tej rozmowy pokazuję szacunek do osób nieheteronormatywnych, natomiast tak jak ja nie rysuję Matki Boskiej w szaliku Realu Madryt, tak nie chcę, żeby te osoby rysowały ją w... Panie pośle, z tym Realem Madryt to nam nie po drodze, bo ja zawsze FC Barcelona, chociaż ona teraz w dołku delikatnym, no ale to już swoją drogą. Zapytam pana posła Roberta Kwiatkowskiego, jaki jest pana ulubiony klub sportowy, panie pośle, ale to oczywiście na marginesie naszej rozmowy. Liverpool, proszę pana. No to tutaj mamy Hiszpania kontra Anglia na naszej antenie. Ale... You never walk alone. Ale wracamy do naszego tematu. Kiedy słyszę o tej historii wyroku uniewinniającym, kojarzy mi się całe pasmo zdarzeń w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, poczynając od Golgoty Piknik przez spektakl Klątwa, ocenił w rozmowie z portalem w polityce.pl ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog moralny i etyk, wykładowca na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ksiądz profesor dodaje, że mamy do czynienia z podwójną profanacją. Z jednej strony to bezczeszczenie samego wizerunku Matki Bożej poprzez dodawanie tęczowej aureoli będącej znakiem ideologii antyteistycznej, antychrześcijańskiej. Z drugiej strony wieszanie tych sprofanowanych wizerunków Matki Bożej w miejscach ewidentnie niegodziwych. Panie pośle, do pana posła Roberta Kwiatkowskiego się zwracam. Co pan na to?
Wydaje się z całym szacunkiem, że ksiądz profesor Bortkiewicz wyrobił sobie taki syndrom oblężonej twierdzy. Jemu zdaje się wszystko kojarzy się z atakiem na Kościół i rzeczy, czy też symbole, które uznaje za święte. Nic bardziej mylnego, księże profesorze. Jeśli ktoś używa symbolu tęczy, który jest dla niego ważny i wartościowy i cenny w jakimś kontekście, choćby w kontekście wizerunku czarnej Madonny, Matki Boskiej Częstochowskiej, no to trudno doszukiwać się w tym obrazy. To a nie jest widzi raczej, pan poseł problemu w naklejaniu tego typu symboli? Czy nie widzi pan poseł problemu w naklejaniu tego typu symboli na koszu na śmieci czy przenośnej toalecie? Jasne, że to nie powinno mieć miejsca, ale po pierwsze ja nie wiem, czy te aktywistki to naklejały, czy to nie było przyklejone chociażby i jaką one miały świadomość tego, gdzie one to naklejają. Jasno tłumaczyły, przypomnijmy, że naklejały to w okolicy kościoła, w którym dopuszczono się do wystawienia szopki z jawnie homofobicznymi treściami. I to był punkt startu, to był punkt wyjścia. Dlaczego pan nie pyta tego księdza z tej parafii, dlaczego on obraża ludzi innej orientacji seksualnej, a koncentruje się na tym... Ale ja o tym mówiłem, wspominałem panie pośle, że ta reakcja, te nalepki były pewną odpowiedzią tych aktywistek. Że ja mówiłem o tym, że ta reakcja, te nalepki były pewną odpowiedzią ze strony tych aktywistek. O tym wspominałem i ja mam takie wrażenie, przysłuchując się również... Nie koncentrujmy się na tym, w którym miejscu dokładnie jedna z 50 czy 500 wlepek została... A ja myślę, że mimo wszystko jest to ważne, bo brakuje, myślę, po jednej, po drugiej stronie tego całego sporu ideologicznego, wzajemnego szacunku. Dużo mówi się dzisiaj o tolerancji, dużo mówi się o tym, żeby szanować właśnie tego drugiego człowieka, to jaki jest, jakie ma poglądy, jakim człowiekiem się czuje. Na tego szacunku po prostu zaczyna nam brakować. Ja mam takie przynajmniej wrażenie, że tego szacunku jest po prostu coraz mniej. Jak patrzy pan na to pan poseł Norbert Kaczmarczyk? No ja patrzę na to tak, że często w takich dyskusjach nawet jestem prowokowany do tego, by włożyć mnie właśnie w te homofobiczne szuflady i pokazać mnie jako osobę również właśnie z tych kręgów. I to jest dla mnie przykre, bo ja do tych osób nic nie mam, w żaden sposób negatywny. Panie pośle, inaczej zapytam, czy według pana Polska jest krajem homofobicznym? Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów Unii Europejskiej i jest to krajem bardzo tolerancyjnym i osoby nieheteronormatywne, które nie obnoszą się bardzo na ulicach, jeżeli chodzi o jakby goliznę, jakiegoś różnego rodzaju protesty. One są akceptowane tak samo jak osoby heteroseksualne. Nie chcemy, żeby się obnosiły ze swoją seksualnością na ulicach Warszawy i polskich miast. Tak samo nie chcemy tego z drugiej strony. Tutaj nie ma w ogóle afery, tu nie ma żadnej dyskusji, tu jest po prostu pełna akceptacja, ale chcemy, żebyśmy wszyscy zachowywali się godnie na ulicach miast i żebyśmy szanowali święte symbole, wszyscy, bez wyjątku. Jak pan poseł Robert Kwiatkowski patrzy na Polskę, na kraj, czy on jest homofobiczny, czy wręcz przeciwnie? Panowie, no wszystko to jest kwestia konwencji. Zacznę od tego godnego zachowywania się na ulicach. Jak pan organizuje juwenalia, no trudno spodziewać się, żeby studenci zachowywali się godnie i czwórkami maszerowali po rynku miasta albo po głównych ulicach. Juwenalia to jest pewna ekspresja, pewna konwencja radości. Podobnie można mówić o paradach równości, bo rozumiem, że do tego pan pije, a to jest prezentowane i pokazywane jako obraza moralności publicznej. No więcej tolerancji, więcej dystansu, więcej zrozumienia. A gdzie, panie pośle, leży granica tolerancji? Facet na kagańcu... Ja tutaj do pana posła Roberta Kwiatkowskiego. W obrazkach nie jest dla mnie tolerancyjny, to jest raczej obraza. Ja chcę zapytać pana posła Roberta Kwiatkowskiego, gdzie zdaniem pana posła leży granica tolerancji? Panowie, nie przekrzykujmy się. Czy mógłby pan powtórzyć gdzie, pytanie? Gdzie, panie pośle, leży granica tolerancji, pana zdaniem? Czy taka granica w ogóle jest? Granica tolerancji leży tam, gdzie ona zostanie wyznaczona przez epokę i ludzie, którzy dominują w tej epoce. Nie odpowiem panu jednoznacznie na pytanie, bo ja pamiętam, już trochę żyję na tym świecie, że tak zwana panna z dzieckiem kiedyś no, budziła co najmniej zdziwienie. Dzisiaj 1/4 dzieci w Polsce rodzi się w związkach pozamałżeńskich i to jest pewien standard, to jest pewna norma. Podlegamy jak cały świat zmianom,
Te zmiany dotyczą także rodziny, dotyczą zmiany relacji między kobietą a mężczyzną i to jest część otaczającej nas rzeczywistości. Ja nie mówię, żeby to w ciemno akceptować, bądź też w ciemno się opierać temu, ale więcej tolerancji, więcej zrozumienia, więcej dystansu na pewno pomoże nam w takim mało konfliktowym wyznaczaniu tych nowych granic, nowej normalności, nowej poprawności. To jeszcze na koniec zapytam bardzo szybko pana posła Norberta Kaczmarczyka, czy z kodeksu karnego artykuł o obrazie uczuć religijnych powinien pana zdaniem zostać wykreślony, a może doprecyzowany i wzmocniony? Panie redaktorze, ja uważam, że ten artykuł powinien pozostać, dlatego że to ale wzmocniony, jest... doprecyzowany, czy w takiej formie, w jakiej jest? No, to jest kwestia też interpretacji sędziego, bo jeżeli to byłby protez i naklejki związane z islamem, to pewnie jakiś sędzia o poglądach lewicowych bardziej skłoniłby się do tego, by chronić wyznawców islamu niż katolików, więc to też kwestia interpretacji. Być może doprecyzowanie byłoby dobre, natomiast ja bym się nad tym tak bardzo nie skupiał. Pan poseł Robert Kwiatkowski, pana zdanie na koniec, szybko jednym zdaniem, panie pośle, proszę. Ze strony lewicowych aktywistów. Szybciutko. Linia orzecznicza sądów wyznaczy ocenę tego zjawiska. Wie pan, to tutaj stawiamy kropkę. Pan poseł Robert Kwiatkowski, Lewica, pan poseł Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję. Zdrowia. Pozdrawiam. Życzę dobrego dnia również, a państwa zachęcam do pozostania z nami.